pan co robi, przepraszam? Nagrywam, proszę pana. A nie może pan tu nagrywać zakładów? Nie? Nie. No to mi pan pokaże zezwolenie, albo pan stąd znika. A właściciel tego zakładu nie jest właścicielem widoku tego zakładu. Ale to mnie nie interesuje, proszę pana. Nie interesuje, ja mam polecenie, żeby pana stąd wyprowadzić. Nic pan nie... No te opony, to już tak wie pan, nie? Czekamy na nowe, bo my jeździmy po kamieniołomie, tak. To mi pan pokaże zezwolenie, albo pan stąd znika. Jeszcze raz? Pan pokaże zezwolenie na fotografowanie. To ja tu wydaję zezwolenie. Ale jakie pan może wydać zezwolenia? Mi dowódcy ja zmiany. Panu nic no więc nie proszę wyjść stąd. To są oznakowane tablice, że zakaz fotografowania. Chyba pan patrzy na to. Ale co mnie pan obchodzi, jak pan fotografuje zakład? Proszę pana, właściciel tego zakładu nie jest właścicielem widoku tego zakładu. Ale to mnie nie interesuje, proszę pana. Nie interesuje, ja mam polecenie, żeby pana stąd wyprowadzić. Nic pan nie może zrobić, proszę pana. Jak nic nie mogę zrobić? Nie może pan nic zrobić. To ja pana nagram, no i tyle. Niech pan nagrywa, no to przecież ja panu nie bronię. Niech pan nie ściemnia ludziom na ulicy. Bardzo nieładnie, że... A jakie pan ma zezwolenia takie? Ale proszę pana, jesteśmy w miejscu publicznym, o czym pan mówi, o jakich zezwoleniach? No w miejscu publicznym na chodniku jesteśmy. Nie chce pan pole fotografować. Ale ja chcę ten zakład fotografować i mogę. Ale co pan może chcieć, proszę pana? A proszę pana, jaki przepis? Dobrze, przejdźmy. Pan działa na podstawie ustawy. Jaki przepis zakazuje fotografowania tego obiektu? Ja mam polecenie od mojego szefa. Ale co mnie interesują polecenia? Mnie interesują... Mnie pana szef nie interesuje. Pana szef nie jest moim szefem. To jest pan pod jednostką wojskową, zrób pan zdjęcie. Ja byłem dzisiaj, no. To pana zaraz tu skasują i tak będzie finał. Pan nie ma zielonego pojęcia, o czym pan mówi. A pan co ma za pojęcie? Panie no tak się składa, proszę pana, że ja akurat mam. Aha. No nie jest pan w stanie podać żadnego zakazu, mówi pan, że ma pan polecenie szefa. Mój szef zabrania panu tu chodzić. I co teraz? Mi po chodniku? No widzi pan, a mi po chodniku zabrania ktoś chodzić i fotografować? No, ja to jest szokujące. No jest problem. Jest, proszę pana, problem. Ja rozmawiałem już z pana kolegą, a pan tu się wygłupia. Wygłupia pan się, no. Pan próbuje doprowadzić do zaniechania legalnych czynności. Drogi szanowny panie, to są, na to są paragrafy. Niech pan uważa, co pan robi. Dobrze. To dobrze nie jest, ale rozumiem, że pan już rozumie. Dobry. A pan co robi, przepraszam? Nagrywam, proszę pana. A nie może pan tu nagrywać zakładów? Nie? Nie. Ale to drogi panie, to... Czemu pan nagrywa? Z powodu swoich zainteresowań, proszę pana, drogi panie. No i... To właściwie tyle. Nie może pan nagrywać terenu zakładów. Aj, to jest nieprawda. Prawda, pan ma znaczki, wszystko, obiekt. Aj, tam te znaczki, to nie mają żadnego znaczenia, drogi panie. No dobrze, a do czego pan to nagrywa? Tak jak powiedziałem, interesuje mnie ten zakład. Uznałem go za bardzo ciekawy wizualnie. Postanowiłem wysiąść i nagrać
Może zrobię o nim jakiś materiał. A to pan kierowcą ciężarówki jest, czy jak? Nie, nie jestem kierowcą ciężarówki. Drogi szanowny panie. Zakład ten można nagrywać. Bez żadnych pozwoleń. Troszeczkę pan mi tutaj próbował ściemniać. Ściemniać pan ma znaczki, nawet wie pan, że nie można, nie? Ale ma pan tam... Niech pan rzuci okiem, nie? Tam wyżej ma pan jaki znaczek? Nie rozumiem pan. A jaki ma pan wyżej znaczek? Zakaz palenia? Dobrze ja tam widzę? Wyżej pan widzi go okiem. Ja widzę, ale wyżej ma pan zakaz palenia? To znaczy, że ja tu nie mogę palić? To pan może palić. No to dlaczego pan uważa, że skoro tam jest zakaz... Nie, przyszedłem się z panem kłócić, przyszedłem po prostu zapytać, porozmawiać grzecznościowo. Szanowny panie, ja z panem rozmawiam jak najbardziej spokojnie i grzecznościowo. Dziwi mnie pan, że... dziwi mnie tylko, że pan uważa, że jeden z zakaz to obowiązuje tylko tam, a ten drugi zakaz to już obowiązuje tu. Nie? Tak nieładnie ściemniać ludziom na ulicy, drogi pan. Nie ściemniamy, tylko po prostu przyszedł. Przecież to nieprawda jest, co pan powiedział, że zakaz jest fotografowania tego obiektu. To jest kompletna nieprawda, drogi panie. To, że tam wisi ten znaczek, za znakiem jak najbardziej tam już na terenie zakładu, to, że tak powiem, rządzicie państwo. Ale tutaj nie. Innymi słowy, właściciel tego obiektu, zarządca tego obiektu nie jest właścicielem ani zarządcą widoku tego obiektu. Tak, tylko widoczki sobie kręci, tak? Znaczy ja kręcę wszystko, co widzę. Mam dosyć niezły zoom, więc sobie zbliżam. To, co zauważę stąd, to sobie kręcę. Idę sobie naokoło, wejdę w ten zakład, trochę mi zejdzie. Pofilmuję i to będzie wszystko. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie, proszę pana. Ma pan pozwolenie na fotografowanie? Nie, od kogo miałby to pozwolenie? Dyrekcja zakładu. Nie, proszę pana, nie pytajcie dyrekcji zakładu. Zaproszenie pana. Odmawiam. Już dobrze, proszę pana, czy na kogoś mam czekać? Dobrze. A pan, przepraszam, bo tu jest wiele firm. Jaką firmę pan chroni, żebym wiedział ewentualnie do kogo? Lafarge. Lafarge, czyli te nie? No nie. Rozumiem.
te opony to już tak wie pan, nie? Ale tu wewnętrzne drogi to... Ej, czekamy na nogę, bo my jeździmy po kamieniu, łomie to... Tam się mocno sierają. One nie wyklemują sezonu. Tak? Przez... taki termin, no, przed wójką. Na chodniku między szosą a dwójką. Tak. Aha, ten sposób. Dobra. Dobra, rozumiem. Nie, to jest pan podstronny, to nie jest kierowca. Dobra. To tak, kierownik zakładu stwierdził, że zbliżać się do zakładu i robić zdjęć panu nie wolno, z oddali można. Dziękuję panu, wszystkiego dobrego panu życzę. Zdrowia dużo. Wyobraźcie sobie hipotetyczną sytuację, w której poruszacie się po jakimś obiekcie i na tym obiekcie wykonujecie jakieś tam czynności, które nie do końca podobają się funkcjonariuszom ochrony. W ogóle nie mogę ich tak nazywać, ale pracownikom ochrony. Oczywiście wy zachowujecie się zgodnie z przepisami prawa, oczywiście legalnie wszystko i funkcjonariusze ochrony dopuszczają się użycia środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej wobec was, a następnie przeradza się to w przekroczenie tej siły fizycznej, czyli tak zwane pobicie. Wy oczywiście protestujecie przeciwko temu, prosicie o wezwanie policji, poczekanie na przyjazd policji, jednakże pracownicy ochrony wam nie odpuszczają, jeszcze wam tam dokładają troszeczkę duszą, podduszają, wykręcają ręce, depczą i tak dalej. A następnie przyjeżdża policja, wy chcecie tą policję poinformować również o fakcie pobicia, do którego doszło. I słyszycie z ust policjantów słowa, że jak pan chce zgłosić pobicie, to niech się pan uda na komisariat policji złożyć zawiadomienie. Ja bym chciał tutaj wyjaśnić pewną właśnie taką rzecz, że w takiej sytuacji funkcjonariusze policji powinni jakby zapoznać się co najmniej z materiałem, który jest dowodowy dotyczący tej danej sytuacji. A następnie, jeśli stwierdzają na podstawie tego materiału dowodowego, że dana osoba dopuściła się pobicia, czyli tego, co zgłasza osoba nomen omen zgłaszająca, no powinni zatrzymać sprawcę celem ewentualnego postawienia mu zarzutów i zadbania o wasze bezpieczeństwo, moi drodzy. I w momencie, gdy ktoś wam stwierdza w takiej sytuacji, że... Ciężko mi się opowiada, bo chciałbym powiedzieć dokładnie, o co chodzi, a muszę tutaj tak jakby hipotetycznie to wszystko poruszać. Wy teraz pewnie zastanawiacie się, co ja gadam i po co ja gadam. No, na dniach się dowiecie, o co chodziło. W
każdym razie w takiej sytuacji, gdy wy zgłaszacie funkcjonariuszowi, że dana osoba was pobiła, posiadacie na te rzeczy materiały, a także nosicie na sobie ślady takich czynności, a sprawca tego czynu znajduje się na miejscu, to sprawca tego czynu powinien być niezwłocznie zatrzymany i doprowadzony do jednostki policji celem ewentualnego postawienia zarzutów. W momencie, gdy policja odpuszcza takich czynności, to tak naprawdę dopuszcza się zaniechania swoich obowiązków służbowych, no bo jakby rozumiecie, o co chodzi, nie? Ale dobra, nie puść go panu! Damy rękę! Puść go człowieku, kurwa! Damy rękę! Puść go człowieku, puść go człowieku! Daj, spierdalaj!